proszę uprzejmie. Obecność dzisiejsza środowiska rolniczego w tym miejscu nie jest przypadkiem. Po raz pierwszy zostaliśmy tak dotknięci do ściany, aby osobiście przywitać nową organową Radę Powiatu Polskiego. Nie było do tej pory sytuacji, aby nasz głos i pokojowo przedstawiane postulaty były przez tak długi czas lekceważone, ignorowane, a nawet uznane siłowo. Dodatkowo informacje na temat naszej sytuacji serwowane przez nowe, tak zwane wolne media, to zwykłe kłamstwa, bzdury i hejt wzbudzające u nas ogromny gniew, o którym karmi się resztę społeczeństwa w sposób zapożyczony z poprzedniej epoki. Nie przybyliśmy tutaj, aby kogokolwiek z radnych edukować lub sprawdzać jego wiedzę dotyczącą naszej sytuacji, ale fakt, iż skład Rady uległ radykalnej zmianie, wskazuje, że nie tylko my mamy wszystkiego dość. Bezpośrednio i po raz pierwszy zwracamy się do nowo wybranych władz lokalnych, aby nas wysłuchali, a nie o nas słyszeli, dostrzegali, a nie tylko widzieli. Oto najważniejsze problemy, które od ponad pół roku próbuje się narzucić pod płaszczykiem dyrektyw wspólnotowych i doprowadzić do eksterminacji polskiego rolnictwa jako jedynego konkurencyjnego dla członków Starej Piętnastki i pozostającego w antagonizmie dla interesów zachodnich korporacji produkujących żywność na terytorium Ukrainy. Aby chronić wyżej wymienione interesy pod płaszczykiem działań proekologicznych, prozdrowotnych dla naszego społeczeństwa i humanitarnych celów obrony niepodległości państwa ukraińskiego, próbuje się z polskich rolników uczynić zderzak dla chorych interesów niewielkiej grupy osób, które mają handlu z krajami spoza granic Unii Europejskiej, w tym z Ukrainy. Zielony ład do kosza. Sprzeciw wprowadzaniu założeń Blue Deal, w tym uwolnienie gruntów użytkowanych rolniczo. Radykalne zredukowanie lawinowo narastającej biurokracji w sektorze rolnym z odstąpieniem od wdrożenia nowego rejestru środków ochrony roślin. Wprowadzenie cen minimalnych na produkty rolne. Ułatwienie procedur rozbudowy hodowli zwierząt oraz biogazowni. Produkcja rolnicza na wsi nie może być traktowana jako uciążliwość sąsiedzka. Zaprzestanie relokacji żubrów. Nasze oczekiwania nie są kosmiczne. Jest to jedna z prób powrotu do normalności. Wierzymy, że 17, dzisiaj to 16 osób na sali będących przedstawicielem typowo rolniczego regionu myśli tak samo. Nowemu starości Radzie życzymy determinacji, odwagi, realizacji zadań ratujących naszą małą mężczyznę. Przewodniczącemu Rady Powiatu życzymy komunikatywności, obiektywizmu i rozsądnego podejmowania tych mniej i bardziej ważnych decyzji, mających służyć nam i wam. Nowej frakcji opozycyjnej, aby była głosem merytorycznej refleksji. Nie leżą się szyderców, rodząc mapeczą. Z naszej strony oferujemy otwartość i gotowość do współpracy z naszym środowiskiem. Chcemy patrzeć z nadzieją na 5 lat, które są przed nami. Zgoda buduje. Szczęść Boże. Rolnicy Powiatu Polskiego. Dziękuję. A w sprawę wsi, jak już wspomniałem, sam od urodzenia jestem mieszkańcem Bladowa. Wsi, która też ma tradycje rolnicze i te problemy i bolączki osób uprawiających rolę, hodujących zwierzęta, nie są mi obce. Sam kiedyś pracowałem na gospodarstwie i wiem, ile czasami i krwi, i potu potrzeba, żeby ten przysłowiowy chleb do domu przynieść. Także dziękuję Państwu za to wystąpienie i jak już deklarowałem, jak też to miało miejsce w tym Pana wystąpieniu. Myślę, że naszą tu wspólną intencją jest nie tylko gotowość, ale determinacja do pracy, tak aby Państwa postulaty miały szansę w najbliższym czasie być realizowane.